Audiostrefa, witam serdecznie. W dzisiejszym materiale kontynuacja na temat budowy wzmacniacza lampowego RS Tube Amp, reduktora szumu. Zapraszam. Kochani, mam świadomość, że waszą cierpliwość wystawiłem na próbę. Niemniej, wierzcie mi, starałem się jak najszybciej ukończyć budowę tego wzmacniacza i zaprezentować materiał. Co prawda, samo uruchomienie przeprowadziłem prawie 3 tygodnie temu, natomiast do pełni szczęścia i zakończenia całego projektu brakowało wykonania obudów, osłon, transformatorów głośnikowych. Na etapie zakupu kitu jeszcze nie miałem sprecyzowanej koncepcji, jeśli chodzi o te obudowy. Alternatywa była taka, albo będą to kupne, gotowe kubełki, kubki, jak zwał, tak zwał, albo po prostu wykonam te obudowy według własnego projektu. Jak widać, wybrałem opcję numer 2. No, z racji tego tak długi czas oczekiwania na ten materiał. Jeszcze tylko szybki rzut 360 stopni, jak ten wzmacniacz wygląda, i przejdziemy sobie do omawiania zdjęć z etapu budowy. Moi drodzy, jak już wspomniałem w zapowiedzi, postanowiłem samodzielnie zaprojektować i wykonać obudowę, a to głównie z racji jakiejś własnej, myślę, estetyki, wrażliwości wizualnej. Miałem mniej więcej wyklarowany obraz tego, jak bym chciał, żeby wyglądał mój wzmacniacz, no i konsekwentnie starałem się doprowadzić do realizacji tego projektu. Z racji tego, że lubię drewno i mam szczególny szacunek i sentyment do tego materiału, to tam, gdzie to było możliwe, to drewno chciałem, by się pojawiło. Tak więc, jak możemy zauważyć, boki właśnie wykonane są z drewna. Jest to orzech amerykański, nie lakierowany, a olejowany. Także dzięki temu ten rysunek jest bardziej taki wyraźny i można powiedzieć, wygląda bardziej spektakularnie. Jak wiadomo, wzmacniacz ten posiada laminat dwustronny, także z jednej strony zamontowane są cokoły lamp, z drugiej pozostałe elementy. No to powoduje, że cała płytka musi zostać zamontowana na odpowiednich kołkach dystansowych. Ja zastosowałem kołki o długości 4 cm. Jest to długość wystarczająca i mająca odpowiedni zapas, jeśli chodzi o odległość od dolnej płyty. No, jak widać na załączonych zdjęciach, obudowa wykonana jest z aluminium, poza oczywiście bokami. Jest to grubość 3 mm. Górna płyta jest anodowana, jedna strona tej blachy jest anodowana, no z racji tego, że tak, żeby po prostu zachować estetykę. Natomiast fronty, z racji tego, że były obrabiane i profilowane, gdyby to była blacha anodowana, no i tak niewiele by to dało, bo musiałbym te boki oszlifowane po prostu pokazać jako surowe aluminium. Mijałoby się to po prostu z celem. Także chcąc nie chcąc musiałem ładnie doprowadzić ten przedni panel do porządku wizualnego, ładnie wyszlifować, tak żeby to przypominało powierzchnię szczotkowaną. Co do samych napisów, no to oczywiście metoda termotransferu, no i analogicznie tylna płyta również opisana tak, żeby nie było wątpliwości. No tutaj jeszcze dodam, że jeśli chodzi o przedni panel, po naniesieniu napisów zostało to utrwalone lakierem bezbarwnym. Ja już niejednokrotnie stosowałem lakier Motip, który bardzo fajnie się sprawdza. Chodzi po prostu o zabezpieczenie powierzchni przed utlenianiem się, odciskami palców, no i po prostu, żeby ten panel wyglądał cały czas ładnie i nie był jakoś tam zanieczyszczony. Jeśli chodzi o potencjometry, jak widać, nie zamontowałem ich bezpośrednio na płytce. To by się wiązało z tym, że niezwykle precyzyjnie musiałyby być nawiercone otwory, co jest dosyć trudne w warunkach domowych, to raz. Druga sprawa, że cały montaż i uruchamianie wzmacniacza, montowanie tego byłoby też znacznie utrudnione, dlatego posunąłem się do takiego rozwiązania, żeby zastosować krótkie kabelki, które nie muszą być ekranowane.
zbudowane. Nic się z tym nie dzieje, żadnych brumów i przydźwięków z racji tego nie zaobserwowałem. Także nawet jak te kabelki będą miały kilka centymetrów, nic złego się nie dzieje. To, co jeszcze uważam za istotne w przypadku zastosowania własnej obudowy, należy rozważyć opcję, w jaki sposób zamontować listwy montażowe. Od której strony? Jak wiadomo, jest to laminat dwustronny. Z jednej strony mamy lampy, z drugiej pozostałe elementy. I no po prostu musimy to konstrukcyjnie rozwiązać tak, żeby później uruchamianie, montowanie, podłączanie transformatorów nie stanowiło jakiegoś problemu. Dlatego radzę to przemyśleć. Oczywiście, jeśli stosujemy gotowe obudowy, które możemy zakupić w sklepie, lampy elektronowe, no, obudowy, które przewidują zamontowanie transformatorów w wspólnej jednej obudowie, no to sytuacja jest w zasadzie prosta. Natomiast przy własnym projekcie no, należy to uwzględnić. Jeśli chodzi o estetykę, chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, mianowicie jak dla mnie byłoby znacznie atrakcyjniej wizualnie, gdyby lampy mocy były rozsunięte bardziej na boki. No wtedy nie byłyby tak zasłonięte poprzez lampy ECC85. Myślę, że wizualnie ładniej by się to prezentowało. No ale cóż, ja projektu nie opracowywałem, także tutaj już no, nie miałem na to wpływu. Jak już wspomniałem wcześniej, na etapie zakupu kitu jeszcze nie wiedziałem, jak rozwiąże kwestię obudowania transformatorów. Chcę tylko powiedzieć, że jeśli chodzi o kwestię ekranowania ich, zupełnie nie jest to konieczne. Nie zaobserwowałem jakichkolwiek szumów, brumów, przydźwięków z racji początkowego braku tych kubełków. Musiałem wręcz wsadzić ucho w głośnik, żeby po prostu usłyszeć transformatory, a w pokoju musiała być w zasadzie absolutna cisza. Także tutaj nie ma żadnych wątpliwości, jeśli o to chodzi. Transformatory nie muszą być zabudowane, nie muszą być ekranowane. Brałem nawet pod uwagę opcję zastosowania kubków, ale jak sobie pomierzyłem po prostu rozmiary transformatorów i skonfrontowałem to z tym, co jest dostępne w sklepie, to najmniejsze kubełki byłyby nieco za małe, po prostu by się te transformatory nie zmieściły, natomiast o jeden rozmiar większe byłyby już tak duże, że w zasadzie przykryłoby mi śruby montażowe górnej płyty, więc taka opcja odpadała. Chcąc, nie chcąc, no byłem zmuszony zastosować własne rozwiązanie i własną koncepcję, która, nie ukrywam, jak najbardziej mi się podoba. No niestety troszeczkę przeciągnęło się w czasie oczekiwanie na zakupione komponenty aluminium, no ale ostatecznie projekt został doprowadzony do końca i oto możemy podziwiać efekt końcowy. No jak widać, udało mi się zakupić kit z lampami Siemensa ECC85. Później już, jak zauważyłem, te lampy nie były dostępne. Także jestem z tego niezmiernie zadowolony. Jeszcze jedna ważna informacja dla tych, którzy obudowę będą konstruować we własnym zakresie, bądź zlecą to zadanie komuś innemu. Ta przypadłość wyszła podczas użytkowania, mianowicie chodzi o temperaturę. Zadbajcie o to, żeby obudowa była wentylowana. Temperatura w środku po kilku godzinach pracy osiągała nieco ponad 40 stopni. Głównym winowajcą tego jest transformator zasilający, no jak również kilka innych elementów, mam na myśli tutaj rezystory większej mocy, które też jednak troszeczkę ciepła wytwarzają. W konsekwencji ta temperatura w zasadzie roznosi się po całej obudowie i nawet laminat czy elementy podzespoły też po prostu tą temperaturę otrzymują. Jak wiadomo, kondensatory elektrolityczne nie lubią temperatury, która po prostu skraca ich żywotność, także no dobrze by było, żeby ta obudowa troszeczkę tych otworów posiadała. Ja to zrobiłem w sposób dosyć prosty. Na spodzie dwa takie punkty, gdzie to powietrze jest stłaczane, natomiast od tyłu, zresztą widzieliśmy to na zdjęciach, pod transformatorami również widzimy otwory. Tutaj, jeśli chodzi o transformatory, jest dystans ponad centymetr, w zupełności wystarcza. I po zastosowaniu takich otworów wyraźnie, zauważalnie zmniejszyła się temperatura w środku, także myślę, że na chwilę obecną jest to akceptowalne.
Moi drodzy, przechodzimy do meritum, czyli do brzmienia. Cóż, no, nie miałem przyjemności bezpośrednio porównywać tego wzmacniacza z innymi wzmacniaczami lampowymi, a te, które słyszałem, no, słyszałem je w innych okolicznościach, na innych kolumnach, także mówię, nie jestem w stanie bezpośrednio tego brzmienia porównać. Tym bardziej nie mam wielkiego doświadczenia, jeśli chodzi o wzmacniacze lampowe, tak więc jedynie mogłem się ograniczyć do tego, co mam u siebie w domu, a mianowicie wzmacniacz tranzystorowy na MOSFETach, który już przedstawiałem na kanale. Cóż, pierwsza rzecz, która mi się rzuciła na uszy po odpaleniu tego wzmacniacza, to przede wszystkim stosunkowo jasne brzmienie. Coś, co bym określił jako pewną otwartość i taką fajną muzykalność i detaliczność w środkowym paśmie. Szczerze mówiąc, gęba mi się uchachała, bo no, czegoś takiego jeszcze nie słyszałem. To oczywiście subtelności, ale zauważalne. Miałem wrażenie, jakby instrumenty takie jak saksofony, trąbki, no oczywiście w zależności od repertuaru różnie to będzie się przedstawiało, ale wrażenie było takie, jakby te instrumenty odrywały się od głośników, a wokale wręcz wychodziły do przodu i stawały praktycznie przede mną. Bardzo fajne uczucie. No, na pewno nie jest to brzmienie i charakter brzmienia neutralny. Nie wiem, czy jest to specyficzną cechą lampy. No, nie mam w lampie na tyle doświadczenia, żeby się wypowiadać. Także bardzo, bardzo fajne, no, bardzo miłe odczucie. Natomiast muszę szczerze przyznać, że jest niedosyt, jeśli chodzi o pasmo dolne. I o ile nie chodzi tu o rozciągnięcie pasma w dół, bo tutaj no, żadnych niedociągnięć nie dostrzegam, o tyle w charakterze tego basu, no tutaj pozostawia pewien niedosyt. Brak mi takiego charakteru, takiego kopnięcia, zarysowania i nasycenia tego pasma. Tak jakby brakowało takiej częstotliwości około 90 Hz. Takiego, no takiego kopnięcia, trudno to określić słowami. Nie wiem, czy to wynika z zastosowanych transformatorów głośnikowych, no całkiem możliwe, no bo jest to element, który tak naprawdę jest odpowiedzialny za pasmo przenoszenia i to, jak wzmacniacz reaguje i przenosi wszelkie częstotliwości. Także, no, nie, ale nie chcę się wypowiadać, to tylko moje przypuszczenia. W konsekwencji, no, ta regulacja barwy tonu, zwłaszcza jeśli chodzi o tony niskie, wydaje się wręcz koniecznością. U mnie to wygląda tak, że no, bas jest w zasadzie na godzinie trzeciej, prawie niemalże na full, natomiast wysokie tony są neutralnie ustawione, ewentualnie nawet odrobinę mniej niż neutralnie. Także no, daje to wyraz temu, jak się przedstawia brzmienie tego wzmacniacza. No, w konsekwencji to brzmienie jest trochę specyficzne, ale powoduje to, że bardzo fajnie się słucha tego wzmacniacza. Słuchanie muzyki na nim jest takie nieabsorbujące. Na dłuższą metę, przy dłuższym słuchaniu kilkugodzinnym po prostu nie odczuwa się zmęczenia. Także no, jest to zupełnie inne brzmienie niż to, z jakim miałem do czynienia dotychczas. Natomiast no, myślę, że stanowi to jakąś ciekawą alternatywę i jest to brzmienie jakieś. Do takiego słuchania, po prostu sobie słuchania muzyki na spokojnie w zupełności wystarcza. Jeśli chodzi o moc i no, przykładowo głośniki takie, którymi ja dysponuję, o efektywności około 90 dB, w zupełności wystarczy taki wzmacniacz do nagłośnienia i normalnego słuchania w pomieszczeniu około 15 m2 bez problemu. Także jeśli ktoś by miał obawy o to, że jest to za mała moc, no oczywiście nie możemy mówić tutaj o jakiejś naparzance i kurczę czuciu dźwięku na klacie, absolutnie, natomiast mówię, jeśli chodzi o takie normalne słuchanie
w warunkach domowych w zupełności wystarcza. Cóż, moi drodzy, na koniec no nie pozostaje nic innego, jak tylko podziękować autorowi, panu Krzysztofowi, za taką inicjatywę, za to, że zrealizował taki projekt, umożliwiając w ten sposób no stosunkowo proste zbudowanie wzmacniacza lampowego, co oczywiście praktyka potwierdziła i zainteresowanie tym zestawem jest ogromne. Moi drodzy, to by było na tyle. Myślę, że warto spróbować, jeśli ktoś jeszcze nie miał do czynienia ze wzmacniaczem lampowym, a chciałby spróbować, no, ma jakieś tam pojęcie, umie trzymać lutownicę, nie powinno być żadnego problemu. Moi drodzy, reasumując, myślę, że jest to ciekawa propozycja dla tych, którzy chcieliby zbudować wzmacniacz lampowy, a nie wiem, z różnych względów tego nie zrobili, obawiali się, bali się tego typu konstrukcji. Nie ma się czego bać, układ ruszył, odpalił od początku, od pierwszego uruchomienia. Nie miałem żadnych problemów z żadnymi sprzężeniami, z transformatorami, brumem w głośnikach. Jeśli podłączycie wszystko dokładnie tak, jak zostało przedstawione na schemacie, z zastosowaniem oczywiście kitowych elementów, transformatorów, nie powinno być żadnych niespodzianek. Także mogę z czystym sumieniem polecić, oczywiście z tym uwzględnieniem, że no, miłośnicy ciężkiego brzmienia i silnego dołu mogą być nieco zawiedzeni. Myślę, że to by było na tyle. Dzięki bardzo za uwagę. Do zobaczenia niebawem. Dobra. Audiostrefa, witam serdecznie. Kochani, mam świadomość, że waszą cierpliwość... Jak widać, wygrała opcja numer 2, także no... Jak widać, wybrałem opcję numer 2. Z racji tego takie opóźnienie... Cóż, oczywiście, jeszcze raz. Moi drodzy, zanim przejdziemy do omawiania poszczególnych zdjęć i procesu budowy wzmacniacza, zerknijmy sobie jeszcze, kurwa go wdmać, kogo tam? O dziubeczku, nie teraz, film kręcę, później. Moi drodzy, zanim przejdę do pokazywania zdjęć i omawiania procesu Dobra, tyle.